Na inflacji można zarobić i w jaki sposób, oraz czy inflacja była do zatrzymania wcześniej i jest do zatrzymania dzisiaj. O tym między innymi w programie Rzecz o Polityce. Jacek Niedzienkiewicz, zapraszam. A Państwa i moim gościem jest profesor Marek Belka, europoseł, były premier, były prezes NBP. Dzień dobry, panie premierze. Dzień dobry panu, dzień dobry państwu. Panie profesorze, to panu zawdzięczamy Adama Glapińskiego w NBP. Pan wciągał Adama Glapińskiego do zarządu NBP? No raczej nie mnie, bo ja tylko wiedziałem, że on będzie kandydatem i chciałem, żeby poznał trochę roboty od wewnątrz, czyli w zarządzie, i w związku z tym powołałem go do zarządu kilka miesięcy przed jego powołaniem. Natomiast raczej chodziło o to, żeby nie był zupełnie świeży jako prezes, jako członek zarządu. No i co, dzisiaj już zupełnie nie jest świeży? Jak pan sobie radzi z perspektywy czasu, ocenia prezesa NBP, który drugą kadencję już sprawuje swój urząd? No, trudne czasy, że tak powiem, przyszły. Ale myślę, że tym wyzwaniom nie sprostał do końca. Przede wszystkim nie sprawia wrażenia, że jest niezależny od rządu, a to jest podstawowa sprawa. Po drugie, nie oceniał perspektywy inflacyjne bardzo długo wypowiadał sądy nieroztropne, że zerowe stopy procentowe będą właściwie po horyzont, można powiedzieć, do końca kadencji. A potem musiał szybko zmieniać zdanie. W związku z tym, rzeczywiście, zarówno jeśli chodzi o treść polityki pieniężnej, jak i o komunikację, sytuacja go przerosła. A powinien zostać w ogóle wybrany na drugą kadencję prezesa NBP, mając na uwadze to, że wcześniej zasiadał w zarządzie przed pierwszą kadencją? Pojawiły się takie wątpliwości prawne, prawda? No właśnie, ale to nie chcę w to wchodzić, bo trudno mi powiedzieć, czy to miało jakiś wpływ. Myślę, że nie, ale to już zostawiam prawnikom. Panie premierze, czy tej inflacji, która dzisiaj jest, można było wcześniej zapobiec z takiej drożyźnie, z którą mamy do czynienia? Można było to przewidzieć i robić coś, żeby dzisiaj Polacy nie mieli takich problemów finansowych? Do pewnego stopnia tak, aczkolwiek inflacji uniknąć zupełnie nie dałoby się, ze względu na to, że znaczna jej część pochodzi z importu i jest wynikiem destabilizacji rynków surowcowych, przede wszystkim rynków surowców energetycznych. Natomiast można było uniknąć dodatkowego impulsu inflacyjnego w postaci osłabienia złotego. Przecież Narodowy Bank Polski i jego prezes wręcz szczycili się tym, że chcą mieć słabego złotego, jakoby pomocnego dla gospodarki. To tylko ten impuls inflacyjny z zagranicy potęguje. A co można zrobić dzisiaj, panie premierze, żeby troszkę ulżyć Polakom i żeby ta inflacja nie była coraz wyższa? Bo wszystkie zapowiedzi prezesa NBP okazały się nieprawdziwe i przerosły znacznie prognozy Narodowego Banku Polskiego. Narodowy Bank Polski powinien wyemitować obligacje antyinflacyjne, to znaczy obligacje o oprocentowaniu równym albo wyższym od inflacji. W ten sposób ci obywatele, którzy posiadają oszczędności, a którzy w obliczu inflacji podejmują czasami nieroztropne decyzje o zakupach takich o charakterze w cudzysłowie spekulacyjnym, bo jakby ochroniąc się przed podwyżkami kolejnymi, ta masa pieniądza, ta masa płynności, jak to mówią ekonomiści, czy ta masa oszczędności zostałaby
jakby zamrożona na kilka lat w Narodowym Banku Polskim. Ludzie by nie stracili, a na rynku nie byłaby i nie cyrkulowałaby taka olbrzymia ilość pieniądza, która przecież powoduje nasilenie się zjawisk inflacyjnych. To jest na pewno rzecz, którą NBP powinien zrobić natychmiast, ale także powinien bardziej zdecydowanie określić swoją politykę, swoje stanowisko wobec polityki rządowej. Powinno być to stanowisko krytyczne. No wydaje się jednak, że NBP, przynajmniej prezes z partią rządzącą, są dosyć mocno skoligaceni. Za pańskich rządów NBP też tak było? No nie, ja przede wszystkim nie uważam, że bank centralny powinien być na wojnie z rządem. Jak to jakiś czas temu, myślę, że takie przekonanie w Polsce było. Widziałem po prostu na świecie, że taka postawa jest nie do zaakceptowania, jest szkodliwa, ale to nie znaczy, żeby polityka pieniężna była podporządkowana polityce rządu. No i rzeczywiście związki, że tak powiem, polityczne i towarzyskie prezesa z drugim prezesem, no nie dają się, że tak powiem, no nie da się ich, że tak powiem, ukryć. U mnie, no trudno powiedzieć, żebym ja był jakoś politycznie skoligacony z rządzącą wtedy koalicją Platformy i PSL-u. Koalicja Obywatelska przygotowała i złożyła w Sejmie projekt o obligacjach antyinflacyjnych. Rząd powinien ten projekt przyjąć? No nie. Znaczy nie chodzi o to, żeby rząd takie obligacje emitował, bo jak rząd takie obligacje emituje, no to ściąga pieniądze po to, żeby je następnie wydać. To z punktu widzenia inflacji nie ma większego sensu. Natomiast tu chodzi o to, żeby Narodowy Bank Polski to czynił. Ja rozumiem zresztą, że politycy Platformy, a chyba pierwszy z taką propozycją wystąpił dr Bogusław Grabowski, mówili o potrzebie emitowania przez Narodowy Bank Polski takiej obligacji. Panie premierze, kwestia obligacji, jeżeli już przy nich jesteśmy. Pan zakupił, podobnie jak premier swego czasu, obligacje Skarbu Państwa jeszcze przed inflacją. Skąd pan miał informacje na ten temat i czy w ogóle premier powinien kupować obligacje Skarbu Państwa, wiedząc, że sytuacja inflacyjna może sprzyjać jego zakupowi? No, przede wszystkim ja pytany, jakby inwestuję swoje aktywa, mówiłem co najmniej półtora roku temu, że pewną ich część lokuję w zakup obligacji tak zwanych antyinflacyjnych, dlatego że polityka rządu bardzo ekspansywna, jeśli chodzi o wydatki, ale także wtedy polityka Narodowego Banku Polskiego nieuchronnie nas zbliżała do inflacji. To nie żadne informacje, tylko po prostu moja wiedza ekonomiczna sprawiała, że spodziewałem się nasilenia tendencji inflacyjnych. A czy premier powinien kupować? Ja myślę, że powinien. Znaczy ja wiem, że jest pewna tutaj cienkość sytuacji, no bo w końcu premier prowadzi politykę gospodarczą, która do tej inflacji. Gdyby to mówił otwarcie, że istnieje niebezpieczeństwo inflacji albo że takie obligacje dają wyższą stopę zwrotu niż lokaty bankowe, no to pewno zachęciłby tylko innych do takich działań. Natomiast ponieważ to się odbyło, no bym powiedział, po cichu i w tle były jego wypowiedzi, że inflacji nie będzie, no to sprawa trochę zaczyna być wątpliwa.
Sprawa zaczyna być wątpliwa, ponieważ premier Mateusz Morawiecki nie chce ujawnić, kiedy kupił te akcje i jakie kupił obligacje. Kiedy kupił obligacje i jakiego rodzaju. To powinna być tajemnica, czy premier powinien ujawnić wprost, kiedy kupił obligacje i jakiego rodzaju? Ja rozumiem, że premier co roku wypełnia deklarację majątkową i wtedy jest konieczność, nawet niemożliwość deklaracji. Natomiast nie ma jakiegoś prawa, które by zmuszało go do natychmiastowego, że tak powiem, deklaracji publicznej, że właśnie kupuje obligacje antyinflacyjne. Natomiast, czyli to jest prawny aspekt sprawy. Natomiast wydaje mi się, że przejrzystość w działaniu powinna cechować premiera i on powinien mówić, ludzie, może być inflacja, w związku z tym może warto byłoby skorzystać z oferty wtedy przecież nie NBP, tylko Ministerstwa Finansów. Ja bym tak oczekiwał takiego działania premiera. Panie premierze, a pan kiedy kupił te obligacje, jakiego rodzaju? Ja kupiłem chyba już po jakieś półtora roku temu obligacje tak zwane antyinflacyjne. To są obligacje czteroletnie, ja przynajmniej kupiłem takie. Nabywa je się w PKO BP i one dają w pierwszym roku bardzo niski zwrot, przynajmniej wtedy. Ale już od drugiego roku to jest oficjalna stopa inflacji, czyli to jest już kilka procent znacznie, już no i to jest oczywiście znacznie wyższe oprocentowanie niż w lokatach bankowych. Czyli mniej więcej około półtora roku temu, a nie ukrywam, że na początku roku bieżącego jeszcze takich samych obligacji dokupiłem. Panie premierze, dlaczego pan nie ma problemu z podzieleniem się tą wiedzą z nami, a premier Mateusz Morawiecki już na pytania dziennikarzy nie odpowiada, tak jasno? No z tego powodu, że ja jestem konsumentem polityki gospodarczej i ponieważ jestem ekonomistą, więc rozumiem, że inflacja, i to rozumiałem już przynajmniej dwa lata temu, że inflacja jest nieuchronna. Natomiast premier Morawiecki nie jest konsumentką, jest, że tak powiem, producentem polityki gospodarczej. On prowadzi politykę gospodarczą, a ponieważ długi czas zastrzegał, że inflacji nie będzie, no to teraz ma problem. No nie będzie, a skoro dla własnych potrzeb uznał, że lepiej się jednak zabezpieczyć, że może jednak będzie. Czyli premier mógł spieniężyć swoją wiedzę premiera? Wie pan, każdy z nas mógł to zrobić, jeżeli posiada wiedzę ekonomiczną. To nie jest jakaś tajemna wiedza, że inflacja będzie. Co jest godne krytyki, to, że wszystkie znaki na niebie i ziemi mówią, że inflacja będzie, a premier mówi, że nie będzie. No właśnie. Panie premierze, będzie drożej? Będzie drożej. Jakiego rzędu może inflacja osiągnąć? Jaki szczyt może? Czego możemy się spodziewać? Ja nie chcę podawać żadnych liczb, bo to się wtedy... Ale wie pan, komuś musimy wierzyć. Jak NBP podaje co jakiś czas inne liczby, a jeszcze teraz już zakłada, że inflacja spadnie za chwilę do 6,6%, a w 24 wskaźnik cen powinien znaleźć się poniżej 5%, a wcześniej jeszcze mówił Adam Glepiński co innego. Dzisiaj przed nami rysuje taką wizję pozytywną. No to chciałbym to skonfrontować z kimś, kto się zna na ekonomii. Ja nie mam pretensji do pani minister finansów, że założenia budżetowe na rok przyszły opiera na takich właśnie liczbach, czyli inflacja wysoka, jednak niższa niż to, którą w tej chwili mamy, z powodu, że prawdopodobnie ona chciałaby prowadzić politykę pieniężną, politykę budżetową, bardziej restrykcyjną. Zresztą wypowiadała się
No, jako świeża minister finansów to wypowiadała się, że no, nie będzie waloryzacji tego programu 500+, 14 emerytura to tylko jednorazowo. Oczywiście można mieć wątpliwości, czy pani minister będzie tutaj decydować w tych sprawach, czy nie będą decydować inni z innych powodów. No ale gdyby taką politykę bardziej restrykcyjną rząd miał zamiar prowadzić, to rzeczywiście no można wtedy by sądzić, że inflacja co najmniej wyhamuje. No ale jeżeli to nie minister finansów będzie decydowała, tylko chociażby premier i dysponenci polityczni, czyli Nowogrodzka, no to wtedy nie ma perspektyw opanowania, czy nawet wyhamowania inflacji. Nawet jak ceny ropy, gazu wyhamują, albo nawet lekko spadną, to nie będzie miało automatycznego przełożenia na osłabienie inflacji w Polsce. Panie premierze, a co zrobić, co pan by zrobił, gdyby był premierem, żeby właśnie te ceny za energię spadły, cenę za benzynę spadły, żebyśmy wkrótce nie doszli do 10 zł za benzynę na stacjach benzynowych i czy taki scenariusz 10 zł za benzynę jest realny, bo już mamy 8? Ja nie wiem, czy jest realny. Nie chciałbym tutaj spekulować. Natomiast no, z jednej strony zachęciłbym Narodowy Bank Polski do szybkiej i znaczącej emisji obligacji antyinflacyjnych, tych, o których żeśmy mówili wcześniej, czyli takich, które by z rynku ściągały nadmierną ilość pieniądza, a sam by powiedział, no obywatele, niestety mamy sytuację podbramkową, gospodarka jest w stanie nierównowagi i musimy nacisnąć hamulec wydatkowy. Ale oczywiście zdaję sobie sprawę, że to jest także przyznanie się, to byłoby przyznanie się do, co tu dużo mówić, pewnego bankructwa polityki gospodarczej tego rządu. No ale czy w takim razie rząd stać na 500+ dla wszystkich? No, rząd, to znaczy nas, czy stać? No nie stać oczywiście, to znaczy możemy wszystko obiecać, możemy nawet pieniądze dać, tylko wtedy efektem jest wprowadzenie tego potężnego, bardziej bolesnego podatku inflacyjnego, bo przecież inflacja to jest podatek na nas wszystkich i na wszystko, co mamy. Pojawiają się informacje o tym, że ma dojść do waloryzacji 500+, to ma być 700+ wkrótce. Czy państwo właśnie też na to stać, a może to 500+ powinno zostać zniesione albo zamienione na pomoc dla najbardziej potrzebujących? No raczej to drugie, ale polityczna kalkulacja Prawa i Sprawiedliwości idzie w kierunku, no jakby to powiedzieć, dolewania oliwy do ognia. To przecież ta słynna, właśnie niesławne powiedzenie pani minister Maląg, ja to ciągle przypominam, naszą odpowiedzią na inflację jest 14 emerytura. No to zaraz memy się pojawiły, takiego, prawda, alkoholika przy pokazującego, którym moją odpowiedzią na alkoholizm jest kolejne pół litra. No, dokładnie to odzwierciedla, jakby to powiedzieć, istotę tej polityki gospodarczej. Panie premierze, ale stać nas na dalsze dosypywanie, no bo jednak rząd mówi o kolejnych programach społecznych przed wyborami i dzięki tym programom socjalnym Prawo i Sprawiedliwość wygrywa wybory. Czy państwo może sobie pozwolić na kolejne finansowanie kolejnych programów socjalnych? No to zależy z jakiego punktu widzenia. Z punktu widzenia roztropności ekonomicznej oczywiście, że nie. To znaczy w tej chwili należałoby te programy wydatkowe przykroić. Oczywiście zdajemy sobie sprawę, że dla osób o najniższych dochodach trudno jest, że tak powiem, takiej operacji dokonywać, ale no, pieniądze zawsze można wydać i jak się okazuje, znaczy państwo to może zrobić, tylko efektem jest inflacja, która zaczyna podkopywać fundamenty gospodarki. To efekt jest taki, że jak inflacja już właściwie jest poza kontrolą,
koszty jej opanowania, a będzie trzeba ją opanować, bo inaczej gospodarka nam po prostu stanie w pewnym momencie albo się zupełnie zdestabilizuje. Otóż koszty opanowania tej inflacji będą znaczące. Ja powtarzam czasami, że przeżyłem podobną sytuację w roku 2001, kiedy Rada Polityki Pieniężnej zdecydowała się walczyć z inflacją i rzeczywiście z poziomu ponad 10% zeszliśmy jako kraj do poziomu 2% właściwie, no ale bezrobocie sięgnęło poziom 20%. Panie premierze, nie chcę przewidywać, że dzisiaj takie bezrobocie będzie, ale no wyobraźmy sobie, że będzie 10%. To jest katastrofa. Czy to jest dobry czas na debatę nad przyjęciem euro w Polsce? Oczywiście, że tak, dlatego że warto w sposób wyważony spojrzeć na to, jakie są ewentualne korzyści i ewentualne problemy z wprowadzeniem euro w Polsce. No, to jest z tym, że z jednej strony dyskutować należy i może w sposób właśnie bardzo taki, bym powiedział, merytoryczny, a nie emocjonalny, ale przecież tak, PiS nie chce wprowadzenia euro z powodów fundamentalnych, bo wejście do strefy euro oznacza w gruncie rzeczy zgodę na dalsze pogłębienie integracji europejskiej, a tego rząd PiS-u nie chce. A po drugie, no, w tej chwili jesteśmy dosyć daleko od spełnienia kryteriów wejścia do strefy euro. I na koniec, panie premierze, czy w związku z kryzysem i inflacją powinien być zniesiony podatek Belki, który w 2002 był wprowadzony tymczasowo, a już mu jubileusz stuknął? No to jest pytanie nie do mnie, tylko do kolejnych premierów i kolejnych ministrów finansów. Poza tym, zaraz, jak ja wprowadzałem ten podatek, to nie mówiłem, że to jest tymczasowy. Miał być wprowadzony podatek na jakiś czas, nie miał być na stałe. A tymczasem zagnieździł się w naszym życiu. Uważałem, że to jest na stałe, bo to jest podatek, który istnieje w większości krajów, w większości systemów podatkowych, tylko że w znacznie bardziej dolegliwej formie. Ja nigdy nie myślałem, że to jest podatek wprowadzony na rok, dwa, trzy, czy na jakikolwiek termin. Jest to podatek po prostu, który wydaje mi się, że powinien istnieć. Ale jeżeli uważamy, że nie, no to przecież zgłoście się do premiera, a nie do mnie. No. Aha, czyli pan uważa, że on powinien istnieć, nie czas go znosić. Sytuacja gospodarcza Polaków nie jest taka, żeby zlikwidować. Nie. To nie o to chodzi, że sytuacja gospodarcza jest taka, która w której nie powinno się obniżać podatków. Bo w takiej sytuacji jak dzisiaj, czyli sytuacji inflacyjnej, powinny się podatki podwyższać. No niestety, taka jest logika walki z inflacją. Natomiast ten podatek nie jest podatkiem, który się wprowadza w okresie dobrej lub złej koniunktury, tylko to jest stały element gry. No. Zasada jest taka, wszystkie dochody powinny być opodatkowywane. A jakie jeżeli podatki są dochody? Proszę. Tak. Jeżeli są dochody z operacji kapitałowych, z operacji z przychodu na kapitale, to też powinny być opodatkowane. Ale ja nie jestem wcale jakimś entuzjastą opodatkowywania czy zwiększania podatków, ale po prostu ja rozumiem, że pyta mnie pan dlatego, że ten podatek ma tak szlachetne, że tak powiem, nazwisko przy tym. Bardzo szlachetne ma nazwisko, panie premierze. A na koniec pan włożył kij w mrowisko i powiedział, że należy podatki podnieść. Jakie i kiedy należałoby podnieść według pana? No nie, to mnie pan tutaj na to nie wyciągnie. To jest właśnie rola rządu. Rząd jest po to, żeby prowadzić politykę rozsądną i podejmować decyzje trudne, a nie tylko konfitury zbierać. Premier Marek Belka, były prezes NBP, eurodeputowany, był państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję panie profesorze za rozmowę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję bardzo.